wieczór Państwu. Witamy w programie, w którym szybko podamy to, co wydarzyło się w polskiej i międzynarodowej gospodarce. Rozpoczynamy od Polski. Z funkcji ministra finansów zrezygnował Tadeusz Kościński. Zależy nam na porozumieniu z Komisją Europejską, ale do końca marca musimy podjąć jakąś decyzję w związku z niewydaniem opinii do polskiego KPO, ewentualnie nawet o wycofaniu się z Funduszu Odbudowy, powiedział w poniedziałek w programie Sedno Sprawy w Radiu Plus prezes Partii Republikańskiej, europoseł Adam Bielan. Chiny zadeklarowały chęć budowy w Polsce swojego centrum logistycznego, jeżeli chodzi o dystrybucję ich materiałów. Polska jest tym ogromnie zainteresowana, poinformował w poniedziałek prezydencki minister Andrzej Dera. Myślimy tu o korytarzu dotyczącym nowego jedwabnego szlaku. Rozmowy dotyczyły spraw gospodarczych, w szczególności Chiny zadeklarowały chęć budowy w Polsce swojego centrum logistycznego, jeżeli chodzi o dystrybucję ich materiałów, zaznaczył minister. Według niego oznaczałoby to dla Polski ogromne zyski, gdyż środki z dystrybucji wtedy zostają w Polsce z urządzeń, z materiałów, co z Chin wpłynie do Europy. W październiku 2020 roku połowa zatrudnionych w podmiotach gospodarki narodowej o liczbie pracujących 10 i więcej osób otrzymała wynagrodzenie poniżej mediany, która wyniosła 4700 zł brutto, poinformował dziś GUS. Urząd poinformował również, że w podmiotach objętych badaniem przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto wyniosło 5748 zł i było wyższe w sektorze publicznym 6041 zł niż w prywatnym o 422 zł. Chcielibyśmy w środę ogłosić decyzję o skróceniu okresu izolacji dla wszystkich obywateli, którzy chorują w naszym kraju, powiedział dziś rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz. Lider Agrounii Michał Kołodziejczak zapowiedział strajk, który odbędzie się w niemal 50 miejscach w Polsce. W środę 9 lutego o godzinie 9 rolnicy wyjadą na drogi traktorami i zablokują ulice miast wojewódzkich. Elon Musk, wizjoner i innowator, wprowadza na rynek swój najnowszy wynalazek. Chodzi o Neuralink, czyli połączenie mózgu z komputerem. To oczywiście mocno wpłynie na cywilizację i ludzkość i chyba niekoniecznie w tym dobrym kierunku. Zapraszam na skrót informacji z międzynarodowej gospodarki. NATO rozważa budowę gazociągu między Hiszpanią a Niemcami w celu zmniejszenia zależności Europy Środkowej od gazu z Rosji, poinformował hiszpański dziennik La Vanguardia. Zgodnie ze źródłami rządowymi, na które powołuje się gazeta, do wysyłania gazu z Algierii i gazu skroplonego do Europy Środkowej służyłoby nowe połączenie transpirenejskie. W ten sposób Półwysep Iberyjski stałby się energetycznym węzłem dystrybucyjnym na południu Europy, platformą zdolną do magazynowania i przetwarzania gazu przez 7 zakładów regazyfikacji zlokalizowanych w Hiszpanii i w Portugalii. 30% pojemności magazynów skroplonego gazu w Europie znajduje się obecnie w Hiszpanii. Władze Izraela domagają się niezależnego śledztwa w sprawie używania programu podsłuchowego Pegasus wobec bliskich współpracowników byłego premiera Benjamina Netanyahu i innych postaci życia publicznego. Dziennik Kalkalist podał, że policja używała oprogramowania mimo braku nakazu sądowego. Władze stolicy Kanady ogłosiły w niedzielę stan wyjątkowy w związku z trwającymi w Ottawie od ponad tygodnia demonstracjami przeciwników obowiązku szczepień dla kierowców przekraczających granice i restrykcji związanych z pandemią. Policja w Ottawie ogłosiła, że każda osoba, która będzie próbowała przekazać w jakiejś formie wsparcie, np. benzynę dla manifestujących, zostanie aresztowana. Odnosi się do opisywanego wielokrotnie przez media dostarczania karnistrów z paliwem dla parkujących na ulicach Ottawy ciężarówek. Protesty przeciwników ograniczeń i wymogów związanych z COVID-19, którzy nazywają się Konwojem Wolności, trwają obecnie w wielu miastach Kanady. W Ottawie rozpoczęły się 10 dni temu. Najpierw przeciwko zakazowi przekraczania granicy przez niezaszczepionych kierowców ciężarówek. Zakaz został wprowadzony tak przez władze kanadyjskie, jak i amerykańskie. Szwedzki Urząd Zdrowia Publicznego ogłosił, że w Szwecji nie będzie już powszechnie zalecane poddawanie się testom na COVID-19 w przypadku wystąpienia objawów choroby. Jest to zbyt drogie w porównaniu z tym, co nam daje, podkreśliła dyrektorka tej instytucji Karin Tegmark-Wissel. To wszystko, co przygotowaliśmy w programie. Jeszcze dziś Ekonomia Raport o 22.30.